Sukcesy się odnosi wtedy, kiedy wszyscy zyskują i kiedy się z siebie dużo daje. Wdzięczność to w ogóle jest też takie uczucie, które wymaga dostrzeżenia wszystkich okoliczności, które się dzieją, takiego świadomego życia. Poznajemy ludzi i ich preferencje systematycznie ankietując. Przede wszystkim na początku, kiedy system jest wdrażany w firmie. 13.10 na zegarku, zatem zaczynamy. Dzisiaj waszym gościem 13.10 u Hery jest... Anna Strażyńska. Rozmawiamy z Anną o systemach. No właśnie, to jest systemy motywacyjne, czy bardziej systemy benefitowe? Właściwie, kim wy jesteście? Jak wy się definiujecie bardziej? Chyba każdy z nas trochę inaczej definiuje cele tego projektu i to też jest w ogóle fajne. Bo każdy z was, to znaczy z kogo? Z naszego zespołu, okay, który przy nim pracuje. To w tej chwili jest około 14-16 osób w porywach. Większość to oczywiście programiści, dzięki którym ten system jest i fajny, i łatwy w obsłudze, i elegancki. Ale część to te osoby, które jakby inspirują w ogóle sam pomysł. I te, które go wymyśliły. I pewnie głównie chodzi o mnie i o mojego wspólnika Arka Szczebiota. A każdy z nas, jak uważam, kierowało się trochę innymi przesłankami przy pracy nad tym projektem. Jakie były twoje przesłanki? Co ty chciałaś zmienić, co chciałaś osiągnąć? Więc po pierwsze trzeba przypomnieć, że pochodzę z pokolenia, które... Było zmotywowane z definicji. Jest już dość dojrzałe. Było długo motywowane, było zmotywowane z definicji, w pewnym sensie tak, dlatego że mieliśmy tak mało różnych możliwości, które teraz zasypują ludzi, że trzeba było znaleźć swój sposób na szczęście. Praca i budowa relacji w pracy to była jednym z tych sposobów, bo też w pracy powstawały najtrwalsze relacje przyjacielskie. I też bardzo dużo się od siebie nawzajem oczekiwało, bardzo dużo sukcesów zależało od pracy w zespole, od stabilności, od tego, jak uczciwie i lojalnie się podchodziło do tej pracy. Więc dla mnie ta motywacja jest silnie oparta również na budowie pewnych wartości i na takim spostrzeżeniu, że bez tych wartości przez jakiś czas możemy funkcjonować jako profesjonaliści, wyłącznie posługując się własną wartością i w pewnym sensie pracodawców i otoczenie stawiając pod ścianą jako bardzo wartościowy profesjonalista, oczekując tego, że system się dognie do nas, a my w znikomym stopniu do systemu. Ale życie uczy człowieka, że sukcesy się odnosi wtedy, kiedy wszyscy zyskują i kiedy się z siebie dużo daje. I oczywiście do tego się w którymś momencie dochodzi, nawet jeżeli człowiekowi życie pozwala na to, żeby odcinał bardzo dużo kuponów od swojego wysiłku, to mimo wszystko nie żyje w pustce. To stało za moim zaangażowaniem w ten projekt, choć pierwotnym pomysłem oczywiście była chęć dzielenia się i właściwie nawet wręcz okazywania wdzięczności zespołowi. Okay. Wdzięczność to w ogóle jest też takie uczucie, które wymaga dostrzeżenia wszystkich okoliczności, które się dzieją, takiego świadomego życia. Tego, że inny człowiek ze swoimi problemami, ze swoimi potrzebami właśnie wielokrotnie dostosowuje się do nas i pomimo tego, że nie zawsze to są racjonalne przesłanki, może już powinien w ogóle cisnąć papierami i pójść w jakieś lepsze miejsce, decyduje się nas w jakiś sposób wspierać, decyduje się z nami być na trudniejszej drodze niż mógłby sobie tę drogę zapewnić. I to we mnie zawsze buduje wdzięczność. Ja po prostu widzę takie zachowania, bardzo je doceniam, jestem za nie wdzięczna, bo wiem, że to są trudne decyzje życiowe i że one wymagają też bardzo takiego dalekowzrocznego oceniania sytuacji,
a czasami są kompletnie w poprzek interesom jednostki i jej rodziny. Okazanie tej wdzięczności, to samo dziękuję, czy nawet bliskość jakaś, to jest ważne, ale uważam, że dopiero wtedy, kiedy człowiek naprawdę zaczyna się zastanawiać, jak ją jeszcze okazać i włoży trochę tego wysiłku, wymyślenie czegoś nieszablonowego, to ta druga osoba wie, że naprawdę ta relacja się zbudowała, że temu komuś zależy na niej, że został dostrzeżony i tak dalej. Więc ten system powstawał w ten sposób, jako po prostu wyraz wdzięczności dla ludzi, którym nie mogliśmy za wiele zaoferować jako startup. I ten drugi element, czyli budowa wartości, tęsknota za takim światem, w którym praca jest miejscem budowania naszej życiowej postawy. Razem z rozwojem zawodowym musi następować ten rozwój wewnętrzny. To, że oprócz tego, że jestem świetnym fachowcem, to można mieć do mnie zaufanie, to można na mnie polegać, można na mnie liczyć w trudnych chwilach. No, takich ludzi chciałabym mieć w firmie, więc nad tym też pracuję, żeby wszyscy ci młodzi ludzie, którzy z nami pracują, w ten sposób kształtowali swoje postawy. I też chcę, żeby inni pracodawcy nie ograniczali się wyłącznie do alarmowych sytuacji, kiedy w ogóle sytuacja HR-owa czy sytuacja pracownicza jest jakaś dramatyczna, krytyczna, albo złapaliśmy fajnych ludzi i przytrzymajmy ich za wszelką cenę, więc dawajmy im łapówki, coraz większe benefity, coraz więcej pieniędzy i coraz bardziej wymyślne sposoby na to, żeby się czuli u nas jak w domu, ale również budujmy tę relację dwustronną, żeby ta więź była trwała, a nie oparta na licytacji, kto da lepsze benefity, to u niego będę pracował. Powiedziałeś o takiej bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie wdzięczność trochę jakby taka definiowana. Doceniam to, co mam. Tak? I dostrzegam to, co mam. Jest bardzo ładna koncepcja w ogóle budowania zaangażowania. Ona wywodzi się z książki Trzy oznaki pracy, która nie daje szczęścia Lencioniego, w której on pokazuje, że jednym z problemów jest anonimowość. Znaczy, to jest takie dokładnie wyzwanie, w którym polega między innymi na tym, że jak zadajemy pytanie menedżerom, słuchaj, gdybyś miał dać każdemu swojemu pracownikowi indywidualną motywację, co by to było. Okazuje się, że większość menedżerów nie ma bladego pojęcia. Tak? Oczywiście z mojej perspektywy to jest problem tego, że ludzie nie rozmawiają ze sobą. To znaczy, że faktycznie nie spędzają czasu, nie znają się nawzajem. Traktują trochę pracowników jak, nazwijmy to, numer na karcie i są dzisiaj, jutro ich nie ma i jakby ten problem. Na ile wasz system odpowiada na potrzebę zmniejszenia anonimowości, znaczy jakby zebrania większej ilości informacji o poszczególnych swoich kolegach w zespole. Na wiele sposobów, ale przede wszystkim dwa takie główne. Po pierwsze, to jest narzędzie, które się może źle kojarzy, ale jest skuteczne, czyli ankieta. Poznajemy ludzi, ich preferencje, systematycznie ankietując. Przede wszystkim na początku, kiedy system jest wdrażany w firmie, bo właściwie wtedy budowany jest w ogóle zespół tej wiedzy i parametrów poszczególnej osoby. Przede wszystkim jej preferencje, co będzie ją motywowało na danym etapie rozwoju. Ale ponieważ to jest zmienne w czasie i nasza sytuacja też się zmienia, czasami w sposób, który niekoniecznie nam się musi podobać, ale jest faktem, to ważne jest, żeby takie ankiety powtarzać i sprawdzać, czy się coś nie zmieniło. W danym momencie może ja się chcę najwięcej szkolić, ale potem Jak już się umiem? okazuje, że muszę pilnować swoich rodziców schorowanych i najbardziej będę cenić to, że mogę pracować zdalnie gdzieś tam przy czyimś łóżku. Albo właśnie, albo się już nauczyłam i teraz bym chciała popracować w jakimś fajnym zespole projektowym i zdobyć jakiś cel wyznaczony przez pracodawcę. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, że ten nasz system zakłada, że nagradzanie, motywowanie, budowanie
tej więzi wdzięczności i współpracy następuje na wszystkich możliwych poziomach. Że to nie jest kaskadowane od szefa w dół, tak jak przeważnie są kaskadowane premie czy inne tradycyjne sposoby motywowania, tylko każdy menadżer i też osoba, która taką funkcję otrzymuje w systemie, czyli prowadzi jakikolwiek zespół, to może być zupełnie szeregowy pracownik, ale z jakichś tam przyczyn, tego, że on pracuje w jakimś zespole, przyznano mu taką rolę menadżerską, on w tym swoim mikrozespole, który zna bardzo dobrze właśnie z codziennej pracy, pełni tę funkcję dawcy benefitów, czyli tego źródła czerpania Mikołaja. Marchewek, tego Mikołaja. To zakłada, że on zna ludzi, ale jeżeli zespół jest duży, to system na podstawie tych ankiet podpowiada mu. W momencie, kiedy on mówi, a świetną robotę wykonałeś, Jasiu, sięga po telefon, bo nasza aplikacja ma też ten wymiar mobilny i przyznaje benefit swojemu koledze Jasiowi, system mu podpowiada, w której kolejności Jasio docenia benefity. Na przykład na tym etapie Jasio najbardziej lubi dostać ten dzień wolny, bo chciałby dołączyć ten dzień do wakacji ze swoimi dzieciakami. Albo chciałby właśnie dostać jakieś fajne szkolenia, albo chciałby dostać parking na miesiąc zimowy pod zakładem pracy, bo jego samochód słabo znosi stanie na mrozie i później nie chce odpalić, i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście zakłada, że organizacja jest gotowa też na to, żeby pracować w takich układach, które często przecinają tradycyjne piony pracownicze i są całkowicie poziome. Wiele organizacji teraz w ogóle tak funkcjonuje, że ta elastyczność jest spora, albo wręcz w ogóle powstają programowo już zespoły, które łączą ludzi z różnych pionów. No i to, że ludzie też znają siebie nawzajem i Karot Spot stwarza okazję do tego, żeby się dzielili swoimi benefitami, to też pozwala poznać innego człowieka, bo nawet jeżeli ja go nie znam, ale jest inicjatywa, ofiarujmy mu coś w prezencie, to ktoś inny go zna i powie, wiecie, wiem o tym, że on marzy o czymś tam, zróbmy zrzutkę na to. Ale to jest tak, że faktycznie tymi marchewkami mogę się dzielić, znaczy, że nie wiem, mój kolega z działu IT, pewnie wezmę go, bo to mój ulubiony dział, wyjątkowo sprawnie, szybko, dobrze, skutecznie pomógł mi rozwiązać problem z moim komputerem i ja przychodzę do niego, klepię go po plecach i mówię, stary, dobra robota, dzięki bardzo. Dzięki temu, że zostałeś wczoraj po godzinach i przywróciłeś mi system. Dzisiaj byłem w stanie zrobić prezentację dla klienta, to jest w ogóle mega fajne. Fajnie mam, cieszę się, że pracuję z takimi fajnymi ludźmi. Przy okazji wyciągam telefon i daję mu, nie wiem, jakąś wartość? Na przykład godzinę dnia wolnego. Okej, okay, czyli właśnie i to daje ze swoich, nie z firmowych. Ze swoich, albo na przykład, bo są też tokeny honorowe, które nie stanowią żadnej w ogóle wartości materialnej. Czyli daje mu badge'a, w sensie daje mu kotylion. To, tak, tak. Kotylion pod tytułem... Najlepszy kolega tygodnia. Pomocnik tygodnia, zawsze możesz na niego dokładnie liczyć. Tak, dokładnie tak. Wow. To też się bardzo liczy. Ja się w swoim własnym życiu kiedyś ze zdumieniem przekonałam, że w gigantycznym stopniu dla ludzi liczą się takie słowa jak dobra robota, uścisk dłoni prezesa. Widziałam wielokrotnie, to oczywiście też zależy od relacji i tego, jak ludzie tego prezesa swojego oceniają, ale widziałam wielokrotnie łzy w oczach swoich pracowników, dając im dyplomy, co w ogóle przyznam szczerze, że ja uważałam za jakiś kosmicznie archaiczny sposób wyrażania wdzięczności, ale moi koledzy z działu kadr, bo to było zresztą w urzędach państwowych, przekonali mnie i nakłonili, że te dyplomy będą fajnym wyrazem wdzięczności, nie tylko premie.
I tak zrobiliśmy. Ja trochę z takim obawą, wstydem w ogóle, tak sobie myślałam, to takie nienowoczesne. Okej. Żeby przynajmniej ten dyplom był cyfrowy. Okazało się, że dla wielu osób, oczywiście w znacznej części jednak ze starszego pokolenia, ale było to coś, co właśnie było witane z drżeniem rąk, ze łzami w oczach, później wisiało na honorowym miejscu w pokoju. I ludzie są bardzo rzadko doceniani, bardzo rzadko też czują to, że gdzieś ta osoba oddalona od nich o lata świetlne przestronnych korytarzy w ogóle zauważa ich rolę w organizacji. Ludzie lubią być najlepszym kolegą miesiąca, czy najbardziej sprawnym pracownikiem albo innowatorem roku w firmie. To są rzeczy, które no, chcieliby właśnie też dostać niekoniecznie tylko w postaci cyfrowej, ale jeżeli ma to przede wszystkim, ta wiedza ma charakter powszechny, że wszyscy w firmie o tym wiedzą, to ich to niezwykle satysfakcjonuje. I system umożliwia wspieranie również tego typu wartości, bo nie chcemy też, żeby się sprowadzał wyłącznie do tego, co można materialnie dać i co ma jakąś taką wymierną wartość, tylko żeby również pobudzać te zupełnie proste motywacje. Okej. Kto jest waszym idealnym klientem? Bo jak słucham, to się zastanawiam, czy wy się bardziej adresujecie do firm, nie wiem, 500 pracowników, 1000 pracowników, 3000 pracowników, czy bardziej 100, 200, 30? Akurat tak się składa, że przychodzą do nas w tej chwili te największe korporacje. Ale pilotaże mieliśmy organizowane w firmach pomiędzy 100 a 300 pracowników i doskonale się tam sprawdzały, bo to był doskonały, jakby w ogóle takie doskonałe miejsce na pilotaż, że ogarnialne, można też nawiązać relacje indywidualne i odpytać pracowników, jak im się w ogóle system podoba. I też przepływ tej wiedzy w samej organizacji, czyli pomysły na tokeny, w takiej mniejszej organizacji super świetnie wygląda. Doskonale sobie radzą bardzo duże korporacje, które mają w sobie ten gen innowacyjności z natury, bo na przykład właśnie są to organizacje z sektora IT czy ICT. Bo tam ludzie w ogóle żyją takimi rzeczami, więc natychmiast to obudowują własną tkanką i już to funkcjonuje po prostu, jakby nigdy niczego innego nie mieli w swojej firmie. Ale też zauważyliśmy, że takie firmy, których byśmy w życiu nie podejrzewali, że będą zainteresowane takim produktem, bo myślimy o nich schematycznie, czyli generalnie na przykład ludzie zawsze w samochodach, jakieś logistyki. Gdzie oni będą mieli czas usiąść do systemu i się wymieniać czy tokenami, czy nagradzać tokenami? Przecież wszyscy są non-stop w drodze. Albo wszyscy są non-stop nie wiem, U klientów. w jakiejś fabryce przy taśmie. No to też nie mają na to czasu. Okazuje się, że nie. W tej chwili dzięki tym technologiom mobilnym głównie, praktycznie nie ma takiego sektora gospodarczego, który nie byłby podatny na rozwiązania cyfrowe. Dość powiedzieć, że również wielkie sieci handlowe, gdzie przecież ludzie są na magazynie, na kasie, bardzo dobrze nie tylko nasz system wchłonęły, ale jak wchłonęły, to widzieliśmy, ile innych systemów informatycznych tam funkcjonuje i jak te osoby, których w życiu byśmy nie podejrzewali o cyfrowe zainteresowania, doskonale sobie z tymi technologiami radzą, począwszy od intranetu w firmie, skończywszy właśnie na tej naszej nietypowej platformie benefitowej. Na jakim wy jesteście etapie rozwoju jakby startupu, firmy, projektu w tej chwili? Jeśli chodzi o ten konkretny projekt, o Carrot Spot, to zakończyliśmy w tej chwili część pilotaży. Mamy pierwsze wdrożenia już takie produkcyjne, z normalnymi integracjami z wewnętrznymi systemami. Część jeszcze kończy pilotaże. Część firm dopiero wchodzi, niektórzy w ogóle rezygnują z pilotażu.
Chociaż Czyli przeważnie wchodzą od jednak. razu jakby w... Tak, są takie firmy, które od razu wchodzą w system, bo mają na przykład swoje dosyć rozbudowane działy HR-owe i IT i czują się na tyle pewnie i mocnie, że mówią, że nie potrzeba, dostatecznie dużo widzieli na pokazie. Wiedzą, jak to działa, wiedzą, jak to zintegrować i od razu podejmują pracę nad pełną integracją. Zazwyczaj się zaczyna jednak od pilotażu, bo te duże firmy, po pierwsze, często mają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, bardzo specyficzne, na przykład jeżeli to są firmy z sektora finansów, więc tam od razu trzeba popatrzeć na ten system bezpieczeństwa już w szerszej skali. Po drugie, często wymagają integracji z systemami kadrowymi i finansowymi wewnętrznymi w spółce. To wymaga szeregu prac integracyjnych, a czasami oczekują też, że nie będzie to kolidowało z istniejącymi kafeteriami. Niektórzy chcą zastąpić ten system, częściej jednak chcą mieć jedno i drugie, bo kafeterie są wprawdzie używane nie tak powszechnie, ale są czymś konkretnym. My oczywiście też pracujemy nad takim modułem kafeteryjnym, tyle że on znowu wszystkich zaskoczy, ale to już, jeśli pozwolisz, nie będę zdradzać tajemnicy, bo myślę, że będzie to powód do naszego następnego spotkania i coś bardzo fajnego. To jest dobry moment, żeby postawić kropkę. Tak sobie, jak zaczęłaś mówić o tym, na jakim jesteście etapie w tej chwili, myślałem, że dokładnie chciałbym Cię zaprosić na spotkanie mniej więcej za rok. Przez ten czas będę śledził Twoje występy na kongresach, konferencjach, gdzie pewnie będziecie się chwalili pierwszymi success story po stronie klienta, czyli tym, co udaje się zrobić. Wcześniej oczywiście też bardzo serdecznie zapraszam, żeby w ogóle rozmawiać o tym, jak zmienia się podejście do w ogóle zarządzania ludźmi w firmach i jakby dlaczego technologia daje gigantyczne możliwości, a nie zawsze o nich pamiętamy i z nich korzystamy. Za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Waszym gościem była Anna Strzyżyńska, dziękuję bardzo. bardzo mi miło. Jeżeli uważasz, że materiał był wartościowy, pamiętaj, dzielimy się. Zatem sharing is caring, udostępnij, przekaż znajomym, otaguj znajomych, którzy Twoim zdaniem powinni zobaczyć ten materiał, a być może również skorzystaj z kliknięcia emocji. W końcu to uznanie bycia Twoim ulubionym heraoner dzisiejszego dnia będzie dla mnie bardzo ważne, więc jeżeli klikniesz lubię, to wry lub inne emocje będzie po prostu mi bardzo miło. Jeżeli oglądałeś na YouTubie, pamiętaj czerwony przycisk subskrybuj, zaraz obok niego dzwoneczek po to, żebyś dostawał powiadomienia o kolejnym odcinku. Za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję, a widzimy się jutro 13:10 hery. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzięki.